Program Elite jest programem kompleksowym pracy z sędziami. Współpracujemy na różnych płaszczyznach z różnymi ekspertami. Gościliśmy jedną z najlepszych par na świecie piłki ręcznej, Dawid Sok i Bojan Lach. Sędziowie ze Słowenii, którzy sędziowali finał olimpijski, finał mistrzostw świata. We went a bit through the rule changes today. We did a bit of the quiz, let's say. Otherwise I didn't put it. I think it's super important. I also tell to the group that having the meetings on a regular basis is the way how to adjust the line so that the whole group is thinking in the same way. Są to sędziowie tak naprawdę top of the top, którzy mają całkiem inne doświadczenie, więc jak najbardziej wszystkie tematy omawiane są bardzo rozwijające dla nas jako sędziów. Rozwijają się trenerzy, rozwijają się zawodnicy, tak samo my jako sędziowie musimy się mocno rozwijać i dostosowywać się do tej gry. Podczas tych dwóch dni obejrzeliśmy przeszło 100 klipów czy więcej, tak naprawdę jest ogrom tych sytuacji, które się dzieją na boisku. Mamy też doktora Macieja Śliża z Politechniki Rzeszowskiej. Mamy testy oceniające zdolności psychomotoryczne u sędziów w Superlidze piłki ręcznej kobiet i mężczyzn. Oceniamy parametry czasu reakcji prostej, czasu reakcji z wyborem i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Można później to skorelować z ilością błędów sędziów, które popełniają w trakcie meczu. A także mieliśmy pracę w grupach z delegatami, sędziowie delegaci, jak poprawić tutaj współpracę i jak efektywniej pracować na tej płaszczyźnie. Bardzo mi zależało na tym spotkaniu, głównie w tym celu, że my jako delegaci i sędziowie, tak jak wspomniałam, musimy być jedną grupą i my musimy nad pewnymi rzeczami też pracować razem, musimy znać swoje oczekiwania i musimy też myśleć o tym, w jaki sposób ulepszać tą współpracę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy możliwość wymiany doświadczeń, możliwość dokonywania tej samej interpretacji zdarzeń na boisku. No o to głównie w tym wszystkim chodzi, aby ta nić współpracy, pracy pomiędzy delegatami a sędziami układała się jak najlepiej. Próbujcie dotrzeć bezpośrednio do nas.